premier. Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała, zapraszam na serwis informacyjny. Premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawili założenia projektu dotyczącego statusu sędziów powołanych po 2017 roku. Okazuje się, że sędziowie mają utracić przyznane awanse. Nadchodzące zmiany kadrowe w wymiarze sprawiedliwości pociągną za sobą nowe nominacje, a do orzekania mają wrócić sędziowie w stanie spoczynku. Wszystkich łączy jedna myśl, jedno przekonanie, że rządy prawa w Polsce to jest nasz wspólny, absolutny priorytet. Więc oczywiście rozliczanie, oczywiście czyszczenie tego systemu z ludzi, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, zasadom przyzwoitości, ale będziemy także usprawniali, i to jest nasze wspólne ze środowiskami prawniczymi zobowiązanie, usprawniali cały system. Żeby to wszystko mogło być zrealizowane, to oczywiście musi temu towarzyszyć zmiana w ustawie o Sądzie Najwyższym i tutaj się wszyscy zgadzamy, że dwie izby funkcjonujące w Sądzie Najwyższym muszą być zniesione. Aby ten wymiar sprawiedliwości dobrze funkcjonował w tym okresie takim przejściowym, ważne jest stworzenie możliwości powrotu na 2 lata do orzekania przez sędziów w stanie spoczynku. Gdy sędzia utraci awans, będzie mógł wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko, ale dopiero po złożeniu oświadczenia, w którym stwierdzi, że orzekanie w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy było jego życiowym błędem. Przewidujemy wprowadzenie takiej instytucji, nazwałbym to czynnego żalu, czyli jeżeli złożą oświadczenie, powiedzą tak, faktycznie to był nasz błąd życiowy, to wtedy są oni, dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali, ale w stosunku do nich nic więcej się nie dzieje. Mogą, można powiedzieć, od następnego dnia startować w nowych konkursach, ubiegać się o funkcjonowanie już, można powiedzieć, na tych nowych zasadach w wymiarze sprawiedliwości. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie, to używając takiej terminologii, którą zresztą pan premier w Gdańsku zapoczątkował, uznajemy ich, że oni są rozgrzeszeni, jeżeli złożą właśnie takie oświadczenie dobrowolne. Zauważcie Państwo, że tych osób może być około 900. Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski podkreśla, że propozycje Adama Bodnara są jednak niezgodne z konstytucją. Oczywiście kwestia weryfikacji sędziów, tak zwanej samokrytyki, no to bije przecież w niezależność, niezawisłość sądów i sędziów zagwarantowaną w Konstytucji. Ja sobie nie wyobrażam, jak władza wykonawcza będzie weryfikować sędziów, którzy będą zmuszani do tego, żeby poddawać się jakiejś samokrytyce. Jest to wielce bulwersujące, a z pewnością całe to zamieszanie, które zostało wczoraj wywołane przez pana premiera i pana ministra, nie przyczyni się do tego, żeby w tej chwili sądy sprawnie pracowały, bo w środowisku sędziowskim zawrzało. Sędziowie o niczym innym teraz nie mówią, jak tylko o tym pomyślę. Z pewnością sprawy będą jeszcze bardziej długotrwałe. Pomysł na powrót sędziów ze stanu spoczynku do orzekania w tej chwili uważam za absurdalny. Nic dobrego z tego nie będzie. W ramach transformacji ustrojowej na przełomie 89 i 90 roku nikt od sędziów samokrytyki nie wymagał, nikt sędziów nie weryfikował. Zamiar wprowadzenia samodonosów to działania rodem z PRL-u. Kolejnym podobieństwem jest także wymazywanie historii, zauważa publicysta Łukasz Brodzik. Dlaczego historia jest okrajana, dlaczego zmienia się podstawy programowe, dlaczego niektóre tematy z literatury są wyrzucane? Po to, żeby ludziom nie przypominać, w jaki sposób działano w dawniejszych latach wobec właśnie Polski. I tutaj także w tym czasie słusznie minionym należało złożyć samokrytykę, jeśli chciało się być dalej w aparacie państwa. Mówię oczywiście o PRL-u czy czasach stalinowskich, kiedy tu tę samokrytykę składano. I teraz pan Bodnar, wielki profesor, obrońca praw człowieka, tłumaczący ludziom, że jak złożą samokrytykę i czynny żal, to będą mogli dalej stanowić funkcje określone. No przepraszam bardzo, ale nie odwołuje tu się do żadnych kompetencji tych sędziów. Nie odwołuje się, czy oni mogą, czy nie mogą, czy popełnili jakiś błąd. Oni mają sami się przyznać, jeszcze nie wiadomo do czego, może mają sobie coś wymyślić, no bo jak ktoś uważa, że swoją funkcję pełnił z należytym wykonywaniem swoich obowiązków, że rozwijał tą instytucję i nagle ma teraz składać czynny żal, no to on musi sobie wymyślić jakiś taki żal, ponieważ jedynym
powodem, dlaczego musi ten żal składać, jest tylko to, że został powołany nie za tych czasów, za których powinien być słusznie powołany. To tak jakby próbować wymazać wszystko to, co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.